Yo, witam Was na kanale Athletic Development. Ja się nazywam Alex i w dzisiejszym materiale pociągniemy dalej temat związany ze spaniem. Jeśli nie widzieliście poprzedniego materiału, to nadróbcie zaległości, gdyż tam rozpocząłem cały temat i w dzisiejszym materiale pokażę Wam i opowiem dalsze typy związane z dobrym spaniem, z regeneracją, a także z walką z beznością. Na początek ogłoszenie, słuchajcie, ruszyliśmy z drugą turą sprzedaży naszego autorskiego, zarobistego programu treningowego HBA 2.0. Będziecie mogli przyłączyć się do projektu, który przynosi bardzo fajne rezultaty, jeśli chodzi o naprawianie całego ciała. Znajdziecie tam aż 20 godzin filmików, w których razem z Łukaszem tłumaczymy Wam i przeprowadzamy zarączkę krok po kroku, jak po prostu. Pozbyć się wszystkich swoich dysfunkcji. Dlatego mi się wydaje, że zdecydowanie warto. Wszystkie informacje umieszczam w opisie. W ostatnim materiale opowiedziałem Wam, dlaczego ten sen jest tak bardzo kluczowy yy, i opowiedziałem Wam, jak rytmy i cykle Waszego życia wpływają właśnie na sen. Dzisiaj zaczniemy sobie od pokoju. Jak przystosować pokój do tego, żeby spało się w nim. Lepiej. Po pierwsze, materac. To jest coś, co zmieniło diametralnie jakość mojego snu i zmieniło się to dopiero, jak podróżowałem z moim kumplem po Ameryce Południowej i tam w hostelach nie mieli łóż królewskich z mięciutkimi materacami, tylko mieli często takie twarde prycze, na których po prostu wysypiałem się jak Bóg. E, wróciwszy po tej podróży już prawie dwa lata temu, kupiłem. Twardy materac, najtwardszy jaki znalazłem na Allegro, 350 zł mnie kosztował yy, i to jest coś, co naprawdę potrafi zwiększyć, zwiększyć komfort spania. Na miękkim materacu nasze ciało nie może odpocząć z tego, co kminiłem, dlatego że przez to, że jest, leży nierówno, że tam, gdzie jesteśmy ciężsi, to jesteśmy niżej, tam, gdzie jesteśmy lżejsi, jesteśmy wyżej i taka pozycja różna ciała jakby sprawia że leciutko ona się jednak spina żeby utrzymywać jakby nasze członki w bezpieczny sposób twardy ma teraz to eliminuje i jest może też dobrym testem tego jak bardzo jesteście sprawni gdyż jeśli położycie się na twardym i poczujecie o, oh, jak dobrze, to znaczy, że macie całkiem spoko ciało. Ja ostatnimi czasy z twardego materaca ja poszedłem o krok dalej i śpię od kilku tygodni na podłodze. Za materac służy mi tylko dywan, koc i kołdra. Czyli jest teraz ultra twardo i po prostu wysypiam się jeszcze lepiej. Całą noc śpię. Mnie nie budząc się w trakcie praktycznie wcale i wstaje rano wypoczęty. Dlatego spróbujcie kimnąć się kilka razy nad ziemi. Zobaczycie, że jak się przyzwyczajicie, to nie będzie Wam się chciało wracać do łóżka. Kolejna faska odnośnie temperatury w pokoju. Musi być zimno i musi być świeże powietrze, jeśli chcecie spać dobrze. Lepiej sobie kupić cieplejszą kołdrę i spać z uchylonym oknem, niż na odwrót. Jeśli byliście na wakacjach gdziekolwiek w ciepłych tropikalnych krajach, to pamiętacie, jak ciężko tam się spało, nie mając klimatyzacji. Naprawdę teraz jest zimno, jest fajnie sobie przewietrzyć pokój, jeśli nawet nie chcecie spać z otwartym oknem, to po prostu przewietrzyć sobie pokój przed pójściem spać i zobaczycie, że będzie gdzie wam się spało zdecydowanie lepiej. Jeśli chodzi o oświetlenie, słuchajcie, nasze ciało jest przystosowane do tego, że późnym popołudniem słońce zachodzi i zaczyna nas otaczać taka żółto-pomarańczowa aura świetlna. To jest sygnał dla naszego ciała przez receptory zwanymi oczami dostaje się do środka informacja, że już zaczyna powoli się ściemniać, więc nasze ciało zaczyna produkować melatoninę. Melatonina jest to neuroprzekaźnik, który jest odpowiedzialny za usypianie nas. Jeśli my cały czas jesteśmy bombardowani z zewnątrz białym światłem, albo niebieskim światłem, czyli to wszystko, co mają w sobie komórki, telewizory, laptopy, oświetlenie w naszych mieszkaniach, to po prostu ta melatonina nie będzie wydzielana, i my będziemy wpadać w fazę głębokiego spania. 3-4 godziny później, już jak śpimy niż e, miałoby to miejsce, gdybyśmy tego oświetlenia nie mieli. Można to na szczęście bardzo łatwo naprawić. Wywalcie wszystkie żarówki, które są białe albo no, takie chłodne i zamieńcie je najba na najbardziej pomarańczowe, jak się tylko da. I co najważniejsze, żeby to światło było jednak ustawione od dołu. Będzie to symulowało niemalże, wiecie, siedzenie przed, przed ogniem, e, gdzie nasi przodkowie przez setki tysięcy lat to robili wieczorami, siedzieli przy ognisku i ogień, tak jak e, Światło słonecz zachodzącego słońca. On też nie ma w sobie niebieskich jakby odcieni, dzięki czemu pozytywnie wpływa na uspokajanie naszego organizmu i wprowadzania w fazę snu. Czyli co? Pomarańczowe żarówki wszędzie mała ilość światła naprawdę nie musi być to super jasne. I co najważniejsze, żeby to światło padało od dołu, czyli od jakichś małych lampak. Zobaczycie, że dużo lepiej i przyjemniej wam się będzie spędzało czas wieczorem w takim pokoju i dużo łatwiej wam się będzie zasypiało. Sound and Light Pollution, czyli zanieczyszczenia świetlne i dźwiękowe. Jeśli yy, mieszkacie przy jakiejś drodze, czy słyszycie non-stop jakieś chodzące tramwaje, samochody itd., itd., to warto zainwestować w zatyczki do uszu. Jeśli oczywiście się na tyle nie przyzwyczailiście, że wam to przeszkadza. Ja myślałem, że jestem do tego przyzwyczajony po tylu e, latach mieszkania w mieście, niemniej jednak przez ostatnie dwa lata e, męczyłem się z tym strasznie. E, no i po prostu spałem w zatyczkach. To no, zdecydowanie poprawia o jakość mojego snu. Kolejna rzecz, łuna miejska. Ja pierdolę, to jest Coś straszliwego, zwłaszcza jak są chmury na niebie i to całe światło zebrane z całego miasta po prostu odbija się od chmur, robiąc jakieś żółto-zieloną poświatę. I jeśli nie macie jakichś zasłon czy rolet, to to też może sprawiać, że nie będziecie spać w prawidłowy sposób. Nawet jeśli będziecie chcieli, wasze ciało mówi "E, -e" jest jasno, więc nie będziemy cię wpuszczać do głębokich e, rejestrów waszego śnienia. Dlatego zatyczki do uszu, jeśli wam to przeszkadza oraz przyciemnić sobie jakimiś roletami czy zasłonami. No i ostatnia rzecz odnośnie pokoju, y, promieniowania elektromagnetyczne, a także Wi-Fi. Wyłączcie router, jak kładziecie się spać. E, promieniowanie Wi-Fi e, najprawdopodobniej nic się Wam nie stanie, ale gdy sumujemy sobie wszystkie routery, na przykład jak mieszkacie w bloku, to naprawdę to już się robi z tego poważna e, ilość promieniowania. My nie jesteśmy przystosowani do promieniowania e, mikrofalowego, tak jak to się dzieje w przypadku routerów, dlatego w Warto dmuchać na zimne. Naprawdę nic Was to nie kosztuje. Przyłączyć pstryczek. Raz, że nie będziecie marnować prądu. Dwa, nie będziecie się smażyć wifikiem. I kolejna rzecz. Akary. powłączać wszystkie pstryczki w przedłużaczach, żeby... Mm, nie było diodek, które się świecą w waszym pokoju, bo naprawdę taka diodka, jak obudzicie się w nocy i zobaczycie, że jest ich 5 albo 6 od różnych sprzętów w waszym pokoju, no to to też daje to, to zanieczyszczenie świetlne. A dodatkowo te sprzęty nie będą wam buczeć, nie będą pr produkować się po prostu promieniowania elektromagnetycznego, jeśli macie jakieś starsze, starsze sprzęty. Naprawdę nic was to nie kosztuje, zaoszczędzicie na prądzie, a wasze ciało wam za to podziękuje. Kolejna rzecz, alkohol marihunaen. Czy to działa, czy to nie działa? Słuchajcie, alkohol jest trucizną, to jest fakt. Ja nie dyskutuję z tym, że to jest smaczne, pyszne i wprowadza nas w fajne stany, ale to jest trucizna. Alkohol etylowy jest trucizną. I jak każda trucizna wprowadza nasz system znowu w stan stresu. Nasz organizm potrafi, musi sobie poradzić z tą trucizną, dlatego przełącza się w tryb stresogenny. Pijąc to, jesteśmy w stanie szybciej zasnąć, niemniej jednak jakość snu zdecydowanie spada. Nie jesteśmy w stanie się wbić w głębokie fazy REM, w których następuje jakby najwię na, największe czyszczenie w naszej głowie i są one nam najbardziej potrzebne. Zasypiamy szybciej, ale śpimy zdecydowanie gorzej. Sprawdza się to, jeśli zaczynamy pić regularnie. Ja po sobie mogę powiedzieć, że mieszkając we Wrocławiu mój poziom stresu doprowadził mnie do tego, że codziennie wypijałem 300 ml łychy albo kilka browarów, żeby móc normalnie spać. Dlatego wiem, że to może na pierwszy rzut, pomaga, pierwszy rzut oka pomagać. Jeśli zauważyłem, nawalę się raz przed snem, na przykład w skali kilku tygodni, to faktycznie jestem na następny dzień Bardziej wyspany. Ale jeśli to robię regularnie, no to już te benefity spadają. Czyli raz na jakiś czas naprawdę nikomu się nic złego nie stanie. Ale jeśli to powtarzamy, odradzam. Podobnie sprawa wygląda z zielskiem. Też wprowadza nas szybciej w sen, ale jest on zdecydowanie płytszy. Nie działa to może aż tak destrukcyjnie na nasze ciało jak alkohol. Niemniej jednak, to też jest jakaś zewnętrzna substancja, której raczej powinniśmy unikać w dłuższej perspektywie czasu. CBD. O tym wyjdzie kolejny odcinek. Jest to coś, co ma potencjał do, e, do pomocy właśnie ludziom, którzy są e, notorycznie zestresowani i potrzebują pomocy w zasypianiu. Kolejny tip, który mogę Wam zdecydowanie polecić, jest to sauna. Przynajmniej raz w tygodniu pójdźcie na saunę. Potrafi to naprawdę na kilka dni nas rozluźnić, gdyż ze stresem nie tylko powiązany jest brak... E, dobrego snu, ale też są powiązane wszystkie napięcia mięśniowe, to, że wszystko zaczyna nas, nam się kurczyć, ściskać, wszystkie dysfunkcje są, gdzieś tam mają też podłoże stresogenne. Sauna pod, potrafi jakby nie już odśrodkowo, jakby przez układ nerwowy nas rozluźnić, ale przez to, że nasze mięśnie, nasze ciało całe zaczyna się luzować w trakcie właśnie pobytu w saunie i ekspozycji na, na przemienne i, ciepło i zimno. W naszych ciałach zaczynają się wydzielać hormony, nasze naturalne Narkotyki, dopamina, serotonina coś, co nas po prostu maksymalnie rozluźnia i z tego powinniśmy skorzystać, jeśli uczestniczymy w biegu szczurów, naprawdę może Wam pomóc. Kolejna sprawa to jest trenowanie po południu. U mnie się sprawdza zdecydowanie lepiej niż rano, ale to znów zależy od rytmu e, Waszego ciała i od e, osobistych preferencji. Ja lubię wieczorem potrenować, gdyż tą całą mentalną moc w mojej głowie, którą mam w pierwszej połowie dnia, wykorzystuję. Na ogarnianie swoich tematów, i w drugiej połowie dnia lecimy z koksem, z żelaznym sportem. To też sprawia, że na tyle jestem w stanie zmęczyć swoje ciało, że później już nie mam siły myśleć nad problemami całego świata, tylko po prostu jestem zmęczony, idę coś zjeść, może obejrzeć jakiś serial, idę spać. To mi zdecydowanie pomagało te dwie rzeczy. Kolejny tip dotyczy kawy. Słuchajcie, kawa jest fajną rzeczą, zwłaszcza jeśli jesteśmy niewyspani i dla wszystkich smakoszy, ja do nich należę. Bulletproof Coffee to jest moje śniadanie, można powiedzieć w tym całym protokole IF, o którym Wam napomknąłem, ale nie powinniśmy jej pić po godzinie mniej więcej 12, 13 max, gdyż kofeina ma w naszym ciele okres półrozpadu 6 godzin, czyli jak wypijecie o 12 sobie kawkę, no to o 18 połowa tej kofeiny jeszcze będzie krążyła, więc no, idealnie jest nie pić kawy po południu, jeśli macie problem z zasypianiem. To jest coś, co mi naprawdę pomogło. Są bezkofeinowe alternatywy, są inki, kawy zbożowe albo inne napitki, które możecie uskuteczniać, na przykład kakao, które może wam e, zastąpić ten nawyk, bo wiem, że kawa dla większości osób już teraz jest nawykiem, a nie potrzebą. No i ostatnia rzecz, e, z której nie polecam wam oczywiście korzystać na co dzień, ale w niektórych przypadkach, kiedy wiecie, że musicie zasnąć, bo na przykład, następnego dnia macie ważne spotkanie, musicie gdzieś jechać, musicie po prostu być skupionym i ten sen jest dla Was kluczowy. Jest melatonina. Słuchajcie, melatonina jest to związek, który jest wytwarzany w naszym mózgu przed e, zasypianiem i to jest coś, co nas po prostu usypia, zabiera nas do krainy morfeusza. E, możecie kupić melatoninę bez recepty w aptece. E, nie jest to. Jakby środek na nie powiedziałbym, nie działa on tak wiecie, jak ksanak z po pigułach, że po prostu was odcina i was nie ma, tylko jakby to jest wspomagacz, jest suplement, który Wam może pomóc w zasypianiu. Moja babcia na przykład bierze to już od kilku dekad, i nie jest z tego uzależniona, po prostu czasem jak wstaje w nocy, wiecie, jak to starzy ludzie i nie mogą zasnąć, to po prostu sobie to łyka. Ja, jak pracowałem w CrossFit Wrocław i zaczynałem swoją karierę trenerską, no to oczywiście brałem wszystkie treningi, które były mi oferowane. Jednym z nich były treningi o 6, o 7 rano i wiecie jak to, łepek, spanie o 3 w nocy to jest normalka, a tutaj trzeba wstać o 5 i iść do pracy. Więc e, ja stąd przestawić swój rytm dobowy na e, chodzenie spać wcześniej, o wcześniejszych porach, po prostu posiłkowałem się przez jakiś czas melatoniną. Dlatego warto to jest mieć gdzieś w zanadrzu. Czy też, jak podróżujecie i zmieniacie strefy czasowe, przydaje się e, naprawdę. Słuchajcie, bardzo Was proszę o pozostawienie lajka, like, jeśli ten materiał Wam się podobał. Napiszcie też w komentarzu, jeśli macie też swoje jakieś metody na lepszy sen, lepsze zasypianie. Chętnie dowiem się kolejnych smaczków i Michałków na ten. Temat. No cóż, z mojej strony to na dzisiaj tyle. Ja idę na dalszy spacerek i będę cieszył się tą piękną pogodą, która nie za często się zdarza w zimowe dni. Z mojej strony to na dzisiaj tyle. Trzymajcie się i na razie.